Hej, jak jesteś nowy, to śmiało zasubskrybuj kanał. Pomoże mi się to rozwinąć. Dzięki bardzo. Sioneczko, moi drodzy, z tej strony kto inny jak wasz najukochańszy YouTuber, czyli Wedzu. Jesteśmy przy rezydencji War Atre i rozpoczynamy lekcję szermierki. Będziemy rozmawiać z kapitanem straży, który za bardzo chyba za nami nie przepada. Co za gość? Wbiegł we mnie głową ze dwa razy i w konia i krzyczał to boli. Dobra, nieważne. Rozmawiamy z kapitanem straży Warat. War Atre. Jestem umówiony z Rosą. Jestem umówiony na lekcję szermierki z Rosą. Geralt z Rivi, prawda? Panienka wyszła akurat na spacer w okolice Tumskiego Mostu. Prosiła, żebyście do niej dołączyli. Zapowiada się ciekawa lekcja. Okej, no to dawaj. O, 354. O, gdzie jest mój koń? Kuniu, chodź tu, kuniu. Jak to jest uciąć głowę króla? A, udało się. Elegancko, super. Lecimy, tutaj nie ma, nie śpimy, zwiedzamy, lecimy tu, pozdro 600, jo. Dobra, lecimy na spotkanie z Rosą. Nic nie boli tak jak życie, o tak, dokładnie. Wieczny ogniu, banda ślepców, wierzących w jakiś syf. Nie możesz tego zrobić w tym miejscu, wiem. A, to my tutaj troszkę tak jakby wyjeżdżamy z miasta. A ten co się tak kaja, że tak klęczy tutaj? No wyjeżdżamy z miasta, wyjeżdżamy. No dobra, tu już powinien... Jezu, jeszcze nie mogę. Dawaj, no, bo tu zaśniemy. Już tak idę i dość nie mogę. O, teraz można. Oh yeah, i to jest dopiero... To jest szybkość, której ja oczekiwałem. No i dobra, tu jest ten Tumski Most. Tu. A ty kurde, abym cię przeleciał. W sensie... Zawsze przychodzisz na spacery z regimentem Nilfgaardzkiej piechoty? Zawsze. Decyzja tatusia. To dla twojego bezpieczeństwa, Rosa. Ludzie nas tu nienawidzą. Niby za co? Zrobiłam im coś? No ale mniejsza z tym. Żołnierzu, możecie odejść. Ale jego wielmożność, ambasador Fara Atre, mówił, żeby... A moja wielmożność mówi co innego. Nie poznajesz go? To Geralt z Rivi, najlepszy szermierz północy. Nic mi z nim nie grozi. No już, odmaszerować! Lewa, prawa! Wreszcie. No, Geralt, idziemy. Pokażę ci coś. Cycki mi pokażesz? To spoko. Umawialiśmy się na trening, nie na spacer. To... Oj, wiem, Geralt. Nie przynudzaj już tak, tylko chodź. Jak cycki, to idę. Jak cycki mi pokażesz, to idę. To mogę pójść na spacer. Jak dla cycków. Rosa War Atre. Chociaż zbyt ładna nie jest, ale... Widzisz, pomyślałam, że zamiast ćwiczyć w zatęchłej piwnicy, poruszamy się na świeżym powietrzu. Pojedynek na moście, jak w powieści. No, wyciąga... Mam tylko srebrny i żelazny, a powinniśmy walczyć na drewniane. Powinniśmy. Ale najwięcej frajdy jest w robieniu tego, czego się nie powinno, nie? Nie chcę ci zrobić krzywdy. Lepiej uważaj, żebym to ja tobie nie zrobiła krzywdy. No dalej, Geralt, broń się! Ej! Szybki jesteś. Ty, Geralt, weź wyciągnij kurwa miecz, stary. Ej. Czy ja nie mam? No dobra, okej. Czy ja nie mam tej siekierki? Kurde, bladen, dobra. O ty kurde, babo jedna i raz i tutaj po plecach. Ciach. I raz, i dwa, i trzy. I raz, i... O kurde, a teraz nie wyszło. O ty kurde, babo jedna. Ej, nie jest taka słaba. Już teraz jest mocniejsza, zdecydowanie.
I raz, i dwa, i trzy. Ale ją poharataliśmy, co? O kurde, Geralt, gdzie ty machasz tym mieczem, ty saska pierdoło? Raz, dobra. Szkoda, że tu nie nakierowuję na ten, wiecie? Nie nakierowuję z automatu. Na przeciwnika. Wow, wow, ale mi dowaliła, nieźle. Bo, kurde, czasami jest to problematyczne. Czy ja mogę ją ardem pierdyknąć? Nie mogę, szkoda. Jo! Ej, bo ja to przegram jeszcze, kurwa! Dobra. Uff. Już przestań! Poddaję się! Cała we krwi. W porządku? Tak. Jedyne, co poważnie zraniłeś, to moje poczucie dumy. Swoją drogą, skąd się u ciebie wzięło takie zainteresowanie szermierką? Z nudów. Nie mam tu znajomych. Ojciec trzyma mnie krótko. Ciągle tylko bankiety i bankiety, bankiety. Nie znoszę bankietów. Rozmowy nudne, jedzenie podłe, alkohol słaby. Właśnie. No, a z mieczem w ręku mogę się przynajmniej trochę wybiegać. Wyżyć. No dobrze, to co teraz? Wracamy do domu. Tylko... Przepraszam, Geralt, to trochę niezręczne, ale... Przesunął mi się gorset. Możesz się na chwilę odwrócić? Strasznie mnie pije. Rozumiem, że kobieta musi dbać o wygląd, ale walczyć w gorsecie? Przecież on krępuje. Roza? Zaraza zwiała. Jeśli coś jej się stanie, Far Atre urwie mi łeb. Muszę ją znaleźć. Lolo. Szukajmy tutaj Roza Far Atre. Gdzie ona kurwa zwiała? Tra-la-la-la-la-la, gdzie jest ta lala? O brunatnych włosach, kurwa, co ja odpierdalam. Ej, myślałem, że to ona, a to nie ona. Biegniemy i nagle ona. Daleko się zapuściłaś od nim w gardze, słoneczko. I nie wiem, czy jeszcze tam wrócisz. To córka ambasadora Far Atre. Obejmuje ją immunitet dyplomatyczny. Nie bardzo rozumiem, co ty tam pierdolisz, poza tym, że się skumałeś z czarnymi. Nie dziw się, Lukas. Wiesz, jak jest. Wiedźmina to zawsze ciągnie do potworów. Ale z tą bestyjką... No, to już my się rozprawimy. To teraz powiem tak, żebyś zrozumiał. Odpierdol się od niej. Jak ja lubię Geralta. Teraz już nie tylko czarni chcą nam rozkazywać, ale i wiedźmini. Tyle, że ja ani jednych, ani drugich słuchać się nie będę. Na niego, Lukasz! Dobra, kurwa, chcesz umierać, to kurwa chodź, śmieciu zajebany. Proszę ci bardzo, kurwo, za... Sorry. Trochę się zagalopowałem w moim brzydkim języku. Rozumiesz już, czemu twój ojciec nalega, żebyś miała obstawę? Żeby mogli mnie obronić, jak ty. Nie, żeby w ogóle nie dochodziło do takich sytuacji. Roza, przez twoje kaprysy zginęli ludzie. I co? Mam uronić nad nimi łzę? Uczcić minutą ciszy? Dostali, na co zasłużyli, gnidy! Pora zakończyć lekcję. Zapamiętaj, czego się dziś nauczyłaś, bo chyba często będziesz musiała używać miecza. Nie rozumiem cię, Geralt. Czemu nagle przejąłeś się losem dwóch pijaczków? Co cię oni obchodzą? Świat będzie lepszy bez... Myślę, że powinnaś już wracać do domu. Najkrótszą drogą. Rozumiem. Bywaj, Geralt. Powodzenia na szlaku. No nic to. Gdzie ona? No to szybka jest, co? Łożeśmy tutaj krwi napsuli ludziom. Zobaczmy, co tutaj. Kanapka z pierczonym kurczakiem. Ale to jest niesamowite.
niesamowite jest to, że te durne chłopy nadal, powtarzam, nadal, widząc takiego Wiedźmina z mieczem i wiedząc, że to jest Wiedźmin, nadal chcą się z nim bić. No dobra, tu jest jakaś kontrabanda, jak się nurkowało? Z, X, C, C. Tu jest jakaś kontrabanda. Czemu ja tego podnieść nie mogę? Czy ja mogę... Czej, daj mi pomyśleć. Pancerz ze spikerok, buty księżycowe, srebro Floreny, dobra. Okej. No czemu nie mogę? A, dobra. Dobra, zaraz może sobie to zobaczymy. I jeszcze to. No klikam, klikam, kurwa! Przecież klikam. Przepraszam. Dobra, płyniemy na drugi brzeg. Jesteśmy przeciążeni oczywiście. To Wiadomix. No, co będzie pierwsze? Powietrze czy... Dobra, jednak nie świrujmy. Zaznam się, to powietrze skończy. A nie chciałbym zginąć. Porozmawiaj, podejrzany typ. A dobra, walcz go. Zobaczmy sobie wykwipunek, co my tam mamy. A mnie głowa swędzi, kurde. Aha. Można wypier... Wiadomo co. Pancerz 15, tak? A nasze aktualne mają pancerz 26. To ma pancerz... jeden? To jest kubrak jakieś gówno w ogóle. Jestem idiotą czy idiotą? Jednak idiotą. Przecież to jest to, co ja sobie kupowałem, żeby... Ja pierdolę. Adam, ty idioto. To jest to, co ja sobie kupowałem. Sam sobie to kupiłem, żeby ładnie wyglądać. O, tak miałem wyglądać. Tak miałem wyglądać. Kurde blade, no nic. 69, a to co zebraliśmy? 65 i 37. To kurtkę ucznika z Verdeum można wywalić. To sobie zatrzymamy i sprzedamy. 19 i 18. To też chyba sobie sprzedamy. Czy my jesteśmy jeszcze przeciążeni? De facto już nie. Ostrze Brzegrady w Richet. 74,90. 90,112. No tak. 161, 197. A tutaj jest... A tutaj od którego można? Od 13, czyli już całkiem niedługo tak naprawdę. Kowirski Kordzik to można wywalić, bo też nam się nie przyda. No, ja sobie to tutaj, kurde, kupiłem, żeby ładnie wyglądać i zapomniałem o tym, no. Cóż, zdarza się i tak czasami, moi drodzy. Także w tym odcinku to będzie tyle. W następnym sobie poszukamy, myślę, jakiś zadań. Gdzie my jesteśmy? Na przykład tu są dostępne zadania, prawda? No to akurat sobie tam podjedziemy. No i to tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Wiecie, co robić, jak się podobało. Łapka w górę, komentarz, subskrypcja. Będę za wszystko ogromnie wdzięczny, wiadomo. I do zobaczyska. Jo.